Ciemka na 39 dni przed startem w Warszawie, czyli to będą eliminacje do Arnold Classic juniorów. Postanowiłem wystartować z takim amatorskim vlogiem, by opowiedzieć wam, jak się przygotowuję do takich zawodów. Jak przygotowuję się 23-latek, zwykły z bloku, jak zarabia na to siano, jak trenuję, jak się odżywia. Mam 23 lata, jak już wcześniej wspomniałem. Nazywam się Filip. A ile bierzesz na klatę? 110 wezmę. Nie, ale w kulturystykę bawię się 2 lata. Od kiedy zacząłem właśnie pracować w sklepie z odżywkami. No i pomyślałem sobie tak po jakimś roku pracy, dlaczego się w to nie bawić, zrobić coś z tym, tak? Dlaczego się nie pobawić naprawdę? I postanowiłem, że wystartuję sobie w Sopocie. Przygotowałem się do tego startu rok, oczywiście sam, bez żadnych trenerów personalnych, bez żadnych pomocy z osób trzecich, ale inspirowałem się kanałem YouTube, czyli jestem taką jakby zlepką tego internetowego gówna. Wyselekcjonowałem pewne informacje, które mi się przydały. Znalazłem swój sposób odżywiania, który jakby był najbardziej mi sprzyja, tak? Czyli jem, jak to się mówi, pół gówna, pół czystego żarcia, czyli pół kurczaczka z porkułkami i ryżem i pół obrzydliwych ciastek z glutenów i cukrów. Bateria nam pada? Nie. Wszystko działa, byku. Wszystko działa, byku. No więc tak, jest 39 dni przed startem. Będę startował, to będzie męska sylwetka, czyli ta pedałowa kulturystyczna. Bardzo mi się to podoba, ponieważ tam liczy się też ten luz. Liczy się ten uśmiech, ten vibe, ten styl, to poruszanie się po scenie. Taki modeling trochę. Ale nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym wystartować w klasyku. Chyba do tego się nadaje, bo wysoki ze mnie chłop. No a w męskiej, no kurwa, popatrz na mój nos. Ja tam się raczej długo nie utrzymał z taką mordą. Dlatego trzeba mierzyć wyżej, ale chcę się pobawić chwilę w tej męskiej, około rok, około 2 lata. No i co? W dalszych części takich vlogów będę pokazywał wam, co żre, jak trenuję. No i jak sobie żyje taki chłopaczek z marzeniami, który chce być kiedyś pro. Wiem, że to będzie śmieszne, ale chcę być pro. Jak w reklamie jakiejś, nie? Dobra, słuchaj mnie. Motywacja. Pytali mnie o motywację. Co mnie zmotywowało, żeby ćwiczyć? Wstyd, zażenowanie, porażka, wizja zawodu, że zawiedziemy kogoś. To mnie najbardziej motywuje, ten nacisk. Ten nacisk, ta presja otoczenia najbardziej mnie, kurwa, motywuje do tego, żeby wstać rano, pójść na ten trening. To jest może, niektórzy mogą to nazwać strachem przed porażką. Też tak może być. To jest taki, wiesz, to jest coś z tym adrenaliny, nie? Jak cię zapierdala z tobą niedźwiedź, to możesz wszystko zrobić, żeby spierdolić przed nim, ale tak? Paraliżuje cię to, czy bardziej motywuje? Nie, motywujemy to, stary. Na tym to polega, że mnie goni ten niedźwiedź, tak? Ta porażka mnie goni i mam taki skok adrenaliny, że ja po prostu robię wszystko, żeby spierdolić przed tą porażką, jeszcze ją ominąć i zsięgnąć za ten sukces, stary. Oczywiście motywacją jest też, że muzyka, tak, filmy, czy ludzie, których spotykam, ale głównie chodzi o tą presję, która wywiera otoczenie.